Druga kadencja Baracka Obamy będzie z pewnością inna niż pierwsza. Amerykańscy prezydenci podczas drugiej kadencji zachowują się nieco inaczej niż podczas pierwszej, nie muszą się bowiem martwić o reelekcję. Ale muszą się martwić o tym, kto będzie ich następcą. Obama wygrał przede wszystkim dzięki mniejszościom, dzięki amerykańskim murzynom, dzięki latynosom, także ludziom młodym oraz samotnym kobietom. Pytanie, czy te mniejszości, a zwłaszcza latynosi, zwłaszcza amerykańscy murzyni, czy nie będą mieli coraz większego wpływu na politykę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to trwanie demokratów przy władzy będzie oznaczało zmiany i jeszcze większe zmiany. Chyba, że następnym prezydentem za kolejne kilka lat zostanie republikanin.